dobry, kłaniamy się, Marcin i Dominik we własnej osobie. Będziemy dzisiaj rozkminiać, zgłębiać zagadnienie arkana zakupu instalacji fotowoltaicznej w dalszym ciągu. Wiem już naprawdę dużo, dzięki Tobie, Twoim kolegom. Czym jest instalacja fotowoltaiczna, czego się po niej spodziewać, skąd brać prąd, żeby było fajnie, żeby było efektywnie. Czy jest coś jeszcze, na co mógłbym się powołać albo w swoich rozważaniach uzupełnić wiedzę, by swobodniej i lepiej podjąć decyzję co do zakupu? Myślę, że na tym etapie raczej zaczynasz już mieć taki komplet informacji. Znaczy masz te bazowe kroki, które są potrzebne, żeby świadomie podjąć decyzję. Też tak się czuję. Super. Ale jest zawsze ale. To jest zawsze ale. Czyli chodzi o pieniądze. Chociaż dżentelmeni o nich nie rozmawiają, to jednak chyba trzeba o nich porozmawiać. Tak, to faktycznie temat, który poruszyłeś, to jest temat dosyć częsty. Klienci bardzo często pytają o rabaty, o negocjacje cenowe. W dzisiejszych czasach to nic dziwnego. No, pieniądze na drzewach nie rosną, tak? To tutaj w tym zakresie, co Ci mogę powiedzieć? Mam dwie wiadomości. No, jedna jest dobra, druga tradycyjnie musi być zła. Czyli zacznijmy od złej. Tak, zła wiadomość jest taka, że no, mówiąc brutalnie, nie stać nas na tanie rzeczy. Ale nie przejmuj się, Marcin, bo dla mnie dobre musi kosztować. No tak, znaczy możesz oczywiście kupić najtańsze panele na jakiejś platformie, wziąć sobie najtańszego gościa, który Ci je położy, tylko potem Dominik będzie przez 25 lat patrzył na swój dom i się zastanawiał, czy to spłonie, czy nie spłonie. To ja tak nie chcę. Okej, no to ten temat mamy zamknięty. Drugi, to jest dobra wiadomość. Może nie tyle jako rabat, ale coś, co daje Ci efekt rabatu, a nawet bardziej, to są takie programy wsparcia ze strony państwa, które dopłacają do Twojej instalacji. Fajnie. Brzmi dobrze? No to zobacz. Pierwszy program to masz program Mój Prąd. Druga rzecz to jest ulga termomodernizacyjna. I te promocje się ze sobą nie kłócą. Zaczyna naprawdę dobrze to wyglądać. No. Tak, więc patrzysz, jak rozliczasz PIT, patrzysz, na jakiej stawce podatku jesteś, 12, 19, 32% i taki procent zwrotu z inwestycji dostaniesz z powrotem na konto. No, widzicie, nie taki wilk straszny, jak go malują. Czyli kasa jest ważna. Wiemy, że technologia musi kosztować, ale nie jest wcale powiedziane, że nie możemy zapłacić trochę mniej. No i ta instalacja przy okazji zwróci się rok, dwa lata szybciej. I to jest rzecz, której się chwycę, niczym ten tonący, co brzydki szuka, by podjąć decyzję w swoim umyśle, właściwą dla siebie i dla swojego gospodarstwa domowego. Marcinie, dzięki bardzo. Fajnie, że wymyśliłeś to w ten sposób, że na kanapie, bo przynajmniej teraz można się rozsiąść i pokontemplować rzeczywistość. Siadaj, oprzyj się, nie jesteś. Namówiłeś mnie. Dobrze jest. Rabat. To jednak stolica Maroka, nie?